Aleksandra Lipiec, witam. Czas rozpocząć kolejne wydanie Kuriera Chodzieskiego. Zobaczmy, co w dzisiejszym programie. Kolejne rocznicowe spotkanie we wnętrzach Miejskiej Biblioteki Publicznej poświęcone 35-leciu powstania Wolnych Związków Zawodowych Solidarność. Oddanie do użytku siłowni zewnętrznej przy Szamocińskim Ochotniczym Chówcu Pracy. Walka z dopalaczami, spotkanie z uczniami szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu chodzieskiego. Zobacz, to są zwykłe tabletki, psychodeliki. Biorę za nie 25 zł. W 35. rocznicę powstania Wolnych Związków Zawodowych w Chodzierze odbyło się kolejne spotkanie mieszkańców regionu, którzy często brali udział w tamtych wydarzeniach. Rocznicowe spotkania przepełnione są wspomnieniami i zadumą. Wydarzeniom sprzed 35 lat często towarzyszyły wielkie społeczne oczekiwania na zmiany, ale też obawa przed niezbędną i do końca niepewną przyszłością. Z wielką radością chciałam przywitać wszystkich Państwa na kolejnej rocznicy, 35. rocznicy podpisania porozumień sierpniowych. To już jest właściwie prawie tradycja, że u nas w bibliotece, tak przy tych okrągłych jubileuszach, odbywa się spotkanie związane z tą atmosferą solidarnościową. Inicjatorem czwartkowego spotkania, które odbywało się we wnętrzach Miejskiej Biblioteki Publicznej, był Antoni Rozwadowski, który przygotował prezentację multimedialną oraz wystawę pamiątek członków Solidarności. Gościem honorowym był Franciszek Langner, przewodniczący nowo powstałego stowarzyszenia Solidarni Niepokorni. Dla tych, którzy wystawy jeszcze nie odwiedzili, mamy bardzo ważny komunikat. Jest ona prezentowana we wnętrzach chodzieskiej czytelni jeszcze przez kilka najbliższych dni. Szamociński Ośrodek Szkolenia i Wychowania OHP wzbogacił się i rozbudował swoją sportową infrastrukturę o kolejny ważny element służący uprawianiu sportu i budowaniu tężyzny fizycznej przez swoich podopiecznych. Siłownia zewnętrzna, bo o niej mowa, to efekt znakomicie układającej się edukacyjnej współpracy pomiędzy szamocińską jednostką a placówką oświatową w Lubaszu. Otwieramy siłownię zewnętrzną, która się będzie nazywała Pakernia, a inwestorem tej siłowni, czyli tym, który wyłożył pieniądze na powstanie tej siłowni, jest Edukacja Lubasz, spółka cywilna, którą reprezentuje tutaj pani Renata Małecka. Podopieczni i wychowankowie Szamocińskiego Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP mają kolejny obiekt sportowy. Ta inwestycja to efekt edukacyjnej współpracy pomiędzy dwoma ośrodkami. Tak jak już wcześniej przedmówcy wspomnieli, jest to kolejny obiekt sportowy, który ma służyć Wam. Otoczenie Szamocińskiego Ośrodka Szkolenia i Wychowania przypomina tereny rekreacyjno-sportowe, gdzie młodzi ludzie mogą pracować nad swoją tężyzną fizyczną. Droga młodzieży, ja bardzo się cieszę, że tutaj w tym ośrodku przybywa kolejny obiekt sportowy, który będzie Wam służył. Zrealizowana sportowa edukacyjna inwestycja pochłonęła kolejne kilkadziesiąt tysięcy złotych. Znając zapał organizatorów tego przedsięwzięcia o rozbudowę bazy rekreacyjno-sportowej wokół Szamocińskiego OHP, na przestrzeni kolejnych lat i miesięcy możemy być pewnie spokojni. Wypoczywają aktywnie i twórczo pracują. Tak w największym skrócie scharakteryzować można malarskie plenery odbywające się już od kilku lat na terenie gminy Budzyń. Plastycy ze Stowarzyszenia Artystów Azyl w powiecie chodzieskim czują się znakomicie, a efektem ich spotkań każdego roku są dziesiątki dzieł prezentujących dorobek i artystyczne rzemiosło uczestników wakacyjnych plenerów. Budzyń jest naszą specyficznym miejscem, ponieważ są tu serdeczni ludzie, zapraszają nas, między innymi pan wójt Sokołowski, który darzy nas takim ogromnym zaufaniem i jak gdyby daje nam taki kredyt, który możemy wykorzystać będąc tutaj. Stowarzyszenie Plastyków Azyl skupia artystów z całej północnej Wielkopolski. Regularne budzyńskie spotkania i wakacyjne plenery mają już swoją bogatą tradycję. Jest to związane też nie tylko z pięknem miejsca, w którym jesteśmy, bo tak naprawdę nieważne jest gdzie, ważne jest z kim. Plastycy tworzą prawdziwą artystyczną rodzinę.
Podkreślali podczas ostatniego spotkania, że gminę Budzyń z pewnością raz jeszcze zobaczą. Prace, które powstały podczas kilku dni trwania pleneru, można było podziwiać w minionym tygodniu podczas uroczystości powiatowo-gminnych związanych ze Świętem Plonów na terenie powiatu chodziewskiego. Pracownicy chodziewskich miejskich wodociągów realizują kolejny edukacyjny projekt. Tym razem do wspólnego spotkania zapraszają mieszkańców regionu. Woda, dar natury. Pod taką nazwą już w najbliższą niedzielę odbędzie się piknik naukowy realizowany z kilkoma chodziewskimi instytucjami. Organizatorzy liczą na wielu piknikowych gości. Zachętę stanowić mają liczne atrakcje i cenne nagrody. Razem z Nadleśnictwem Podanin, bo to jest drugi współpomysłodawca tej akcji, organizujemy piknik naukowy pod tytułem Woda, dar natury. Zaprosiliśmy do tego pikniku jeszcze szereg instytucji, firm związanych z szeroko rozumianą gospodarką wodną. Chcielibyśmy wszystkich zaprosić, żeby zobaczyli, co to z tą wodą się dzieje. Temat bardzo ważny, zwłaszcza w kontekście ostatnich wydarzeń, ostatniego lata, suszy, która nas dotknęła. Będzie można zobaczyć, dowiedzieć się, skąd ta woda, jakie jest jej znaczenie. Szereg atrakcji dla dzieci i młodzieży. Zapraszamy. Pracownicy miejskich wodociągów i kanalizacji w Chodzieży liczą na naszą obecność w najbliższą niedzielę. Niedziela 13 w godzinach od 11 do 16 na terenach przypływalni Delfin. Najwięcej atrakcji czeka na dzieci, które będą mogły m.in. przeprowadzić eksperymenty chemiczne i przyrodnicze, obejrzeć sprzęt gaśniczy i przymierzyć niektóre elementy wyposażenia. Na każdym stoisku edukacyjnym każdych podmiotów będzie możliwość wykonania różnego rodzaju doświadczeń. Chcielibyśmy przy pomocy gier, zabaw, pokazów, eksperymentów pokazać społeczeństwu jak największe możliwości tutaj związane z wodą. Tym razem wybór padł na lalkę Bolesława Prusa. Do ogólnopolskiej akcji wspólnego czytania, której patronuje prezydent Rzeczpospolitej Polskiej, przyłączyli się również mieszkańcy Chodzieży. W sobotnie przedpołudnie wspólnie powieść czytali chodziewscy artyści i samorządowcy. Barwne stroje organizatorów oraz liczne eksponaty sprawiły, że można było poczuć wyjątkową atmosferę tamtej epoki. Nie rozumiem cię, Benciu. Tak, ty, pani Meliton i ten zabawny bohater, Wokulski. Ja i Wokulski? Powtarza panna Florentyna. Tym razem zdziwienie jest jej tak szczere, że wątpić nie można. Przypuśćmy, że nie spiskujesz. Ciągnie dalej panna Izabela. Ale coś wiesz. O Wokulskim wiem to, co wszyscy. W sobotę 5 września na chodziewskim rynku odbyło się po raz kolejny Narodowe Czytanie. Ogólnopolska akcja zainicjowana przed 3 laty przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego, a mająca na celu popularyzowanie czytelnictwa oraz kultury żywego słowa w jej najdoskonalszych przejawach. Organizatorem tegorocznego czytania była ponownie Chodziewska Miejska Biblioteka Publiczna. Tym razem w Wałczu odbędą się ogólnopolskie Dni Pszczelarza. W najbliższy weekend nawet kilka tysięcy pszczelarzy odwiedzić może stolicę powiatu wałeckiego. Sporą liczbę wśród nich stanowić mogą producenci miodu z powiatu chodziewskiego. Przygotowania trwały od kilku miesięcy. Pszczelarskie ogólnopolskie, 33. w historii dożynki, to wielkie święto i ogromne logistyczne przedsięwzięcie. Oczywiście zapraszamy wszystkich zainteresowanych, nie tylko pszczelarzy, ale osoby postronne, które chcą zobaczyć, jak żyją pszczoły, jak żyją pszczelarze, ile muszą wkładu pracy w niej, żeby cokolwiek te pszczoły przyniosły. Prawdziwe pszczelarskie święto w Wałczu potrwa cały weekend od 11 do 13 września. Dożynki pszczelarzy do stolicy powiatu wałeckiego przyciągnąć mogą nawet kilka tysięcy właścicieli pasiek z całego kraju. No na pewno, z tym, że nie mogło to być na naszym terenie tutaj chodziewskim, z tego względu, że no nie ma takich warunków. W związku z tym koledzy pszczelarze z Wałcza podjęli się przygotować to. Także myślę, że na pewno będzie to święto udane i zapraszamy na to wszystkich. Kolejna akcja wielkopolskich policjantów skierowana przeciwko dopalaczom. Powodować mogą trwały uszczerbek na zdrowiu oraz uzależnienie. Często prowadzą do wielu życiowych nieszczęść i rodzinnych tragedii. Dopalacze. Jak z nimi walczyć i jak przestrzegać przed ich zażywaniem oraz jakie sieją spustoszenie? Na te pytania chodziewscy policjanci starali się odpowiedzieć podczas profilaktycznych spotkań w powiecie chodziewskim z uczniami szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. W akcji brało udział blisko 4,5 tysiąca młodych ludzi.
Chodzieccy policjanci wspólnie z funkcjonariuszami w całej Wielkopolsce realizują projekt skierowany przede wszystkim do ludzi młodych. W ramach tego ogólnowielkopolskiego przedsięwzięcia spotykają się z uczniami szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Główny cel tych spotkań to walka z dopalaczami. Rozpoczynamy wielkopolski program profilaktyczny Dopalacze kradną życie. Inauguracja tego programu, która odbyła się dzisiaj tutaj w chodzieckiej sali kinowej, połączona jest z prelekcją, z wyświetleniem filmu fabularyzowanego na temat dopalaczy. Chodzieccy policjanci mają często do czynienia z przypadkami zażywania przez młodych ludzi, między innymi dopalaczy. Okazuje się jednak, że to nie jedyny problem. Problem związany z używkami zażywanymi z kolei przez ludzi młodych. Mamy do czynienia na co dzień w naszej pracy z sytuacjami, w których młodzi ludzie mają sposobność i oczywiście dostęp do tego typu środków. Oczywiście zdarza się, że młody człowiek pod pozorem ciekawości, naciskiem grupy rówieśniczej próbuje tego typu substancji. Jednakże jeżeli chodzi o powiat chodziecki, bardzo dobra współpraca z placówkami, z pedagogami wielu szkół na terenie powiatu powoduje to, że szybko potrafimy reagować na te zagrożenie, potrafimy szybko także przeciwdziałać temu zagrożeniu. Mimo szeroko okrojonej akcji informacyjnej, która powinna w myśl zasady dotrzeć przede wszystkim do rodziców i do ludzi młodych, mówiącej o szkodliwości używania dopalaczy, nie wszyscy młodzi ludzie zdają sobie jednak sprawę z ich szkodliwych skutków działania. Jeśli chodzi o problem, który dzisiaj inicjujemy, który jest tematyką spotkań profilaktycznych, rzeczywiście z roku na rok obserwujemy zagrożenie, które rzeczywiście młodzież gimnazjalna w swój sposób lekceważy, ponieważ eksperymentują, doświadczają różnych okoliczności związanych właśnie z zażywaniem dopalaczy czy narkotyków. Z pewnością wielkopolscy policjanci mają nadzieję, że po realizacji całego szeregu i całego cyklu takich właśnie spotkań z uczniami szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych ich świadomość gwałtownie wzrośnie. Okazuje się, że takie spotkania w ocenie ludzi młodych przynoszą zakładany skutek i efekt. Jak najbardziej, ponieważ pokazuje to, co się dzieje, gdy zażyjemy te dopalacze, te złe używki. No i trochę wbija się do świadomości, jak mamy przestrzegać się przed tym. Co kieruje młodymi ludźmi, aby sięgnąć po dopalaczy i innego rodzaju używki? Moda, trend, ciekawość czy też brak pomysłu na spędzenie wolnego czasu? Okazuje się, że pewnie potroszę wszystkie spośród nich. Młodzież, korzystając z źródeł współczesnej techniki, przede wszystkim internet, to czym dysponują, jakie kontakty dzięki środkom właśnie masowego przekazu uzyskują, niestety brną coraz bardziej w te zaawansowane używki, które my ogólnie nazywamy dopalaczami, bo o dopalaczach i narkotykach mówimy zamiennie, że są wielkim zagrożeniem dla współczesnej młodzieży. Dostęp do internetu czy też środków masowego przekazu powinien, wydawałoby się przynajmniej, sprawiać, że młodzi ludzie dwa razy zastanowią się, zanim sięgną po tak zwane dopalacze. Okazuje się jednak, że często te metody sprawiają, że młodzi ludzie mają lepszy i szybszy dostęp do tych używek. Problem polega na tym, że bardzo mały procent rodziców korzysta z takiej możliwości, aby przyjść porozmawiać wtedy, kiedy rzeczywiście pojawia się ten początek problemu wychowawczego i też początek problemu rówieśniczego, bo to jest sytuacja, w której bardzo często nie rozpoznają jakiegokolwiek zagrożenia ze strony swoich podopiecznych. Z pewnością, bez względu na fakt, ile takich spotkań odbędzie się nie tylko w Wielkopolsce, ale i całym kraju, musimy być czujni. To już słowa, które kierujemy za naszym pośrednictwem do przede wszystkim rodziców ludzi młodych, bo to często od nich na samym początku uzależnienia wiele zależy. Paweł Hajman, Kurier Chodziecki. To wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa w części informacyjnej. Już teraz w imieniu Pawła Hajmana zapraszam na rozmowę Kuriera. Za kilka chwil spotkanie z dyrektorem Chodzieckiego Domu Kultury i rozmowa na temat chodzieckiej kulturalnej jesiennej ramówki. Po spotkaniu reportaż poświęcony zdrowej żywności. Aleksandra Lipiec, dziękuję za uwagę i do zobaczenia za tydzień. Gościem dzisiejszych rozmów Kuriera Chodzieckiego jest doskonale znany pewnie wszystkim mieszkańcom Chodzieży dyrektor Chodzieckiego Domu Kultury Marcin Kita. Już za kilka chwil poznaje m.in. odpowiedź na pytanie, jak będzie wyglądała jesienna kulturalna ramówka, przygotowywana oczywiście przez Chodziecki Dom Kultury. Dzień dobry Państwu, kłaniam się.
No cieszę się bardzo, że Chodziecki Dom Kultury jest rozpoznawalny, może bardziej przez imprezy niż przez osoby. Już w najbliższym czasie piąta Chodziecka Noc Kabaretowa. To w sumie wydarzenie bez precedensu, bo po raz pierwszy na prawie że miesiąc przed nocą kabaretową nie było już biletów w sprzedaży. To znaczy, że ta forma rozrywki się przyjęła i będziemy musieli częściej coś takiego, takie typu spotkania organizować w Odzieży. W najbliższym czasie, również we wrześniu, będzie organizowany koncert legendy punk rocka zespołu Apteka, przed nim zagra zespół Na Górze, także fanów Na Górze, których jest tutaj wielu w Odzieży, w okolicach, a także fanów Apteki, a może i przede wszystkim, zapraszamy na ten koncert 26 września do Chodzieckiego Domu Kultury. Po drodze 20 września również koncert Teresy Werner, bilety cały czas są w sprzedaży na ten koncert. W październiku planujemy koncert zespołu Cree, a to na dużej sali kinowej. I to będzie takie duże spotkanie bluesowe, zaduszki, myślę, że koniec października. Jeszcze wkrótce więcej informacji na ten temat. Ruszamy też bardzo mocno z ramówką kina, już w tej chwili nie 4, a 5 seansów różnych filmów gramy w kinie. Dla nas bardzo fajna informacja, na koniec sierpnia osiągnęliśmy, to dzięki mieszkańcom i temu, że to kino faktycznie się rozwija, sprzedaż zeszłoroczną, całoroczną sprzedaż biletów, także to jest naprawdę bardzo budująca dla nas wiadomość. Zresztą już w najbliższym czasie mieszkańcy zaczną dostawać informacje na temat tego, co dzieje się w kinie, do domu, listownie. Także będziemy starali się to przez ten sposób dotrzeć do mieszkańców z informacją i z naszą ofertą również. I to chyba na razie tyle. No, warto też powiedzieć, że za nami no, wydarzenie, które my nie spodziewaliśmy się, że będzie to aż z takim rozmachem, jak nam się uda zorganizować. Mówię o 45. Międzynarodowych Chodzieckich Warsztatach Jazzowych, które były naprawdę wyjątkowe w tym roku. I się cieszymy bardzo, dlatego że to jest takie wydarzenie, może nie dla szerokiego widza, ale to jest wydarzenie, które nam pozwala budować inne wydarzenia poprzez pozyskiwanie środków na inne zadania, w których dodatkowymi punktami są punkty za to, że organizujemy właśnie tą międzynarodową imprezę. Ale samo to wydarzenie to jest 11 dni spotkań, pracy przede wszystkim młodzieży, ale także koncertów i wydarzeń okołokulturalnych, które tak samo, tak naprawdę dla osób, które organizują tego typu wydarzenia, one są świadome tego, że zorganizowanie takich 11 dni to tak jakby zorganizowanie 11 takich wielkich koncertów. A nawet jest więcej pracy przy tym, dlatego że duże koncerty organizują gminy, miasta. Wiadomo, trzeba mieć na to środki. Jeżeli ma się dużo środków, to nie ma problemu, żeby to zorganizować. Dlatego, że to jest wynajęta scena, wynajęte nagłośnienie, wynajęty prowadzący, wynajęta ochrona i gwiazda. I tak naprawdę praca ośrodków kończy się na tym, że składa się do kupy program, robi się plakat i tak jest, tak wygląda organizacja koncertów. No chyba, że koncert jest biletowany, to jeszcze trzeba go sprzedać, prawda? A tutaj jest zupełnie inna sytuacja. Tutaj trzeba przez pół roku pracować nad tym wydarzeniem, omówić z każdym z tych wykładowców program, przeprowadzić nabory przede wszystkim i pozyskać środki na te warsztaty. Także to jest zupełnie inne wydarzenie, innego formatu niż wszystkie inne wydarzenia tutaj. I on naprawdę zajmuje bardzo dużo pracy i czasu naszego. I się cieszę, że oprócz tego jeszcze możemy pewne inne rzeczy także pokazywać. Ale tak wracając do warsztatów, to wyjątkowe wydarzenie, 150 uczestników, największe tego typu warsztaty w Polsce i jedyne z takim rozmachem, proszę mi wierzyć, żadnych środków chodzieckich nie użyliśmy. Oprócz środków sponsorów, których w tym roku było naprawdę wyjątkowo dużo, za co serdecznie sponsorom chodzieckim dziękuję oczywiście. Kiedy spotykaliśmy się na końcówce czerwca 2015 roku, wtedy panie dyrektorze mówiliśmy o bogatej ramówce kulturalnej na letnie wakacje 2005 roku. Ta ramówka rzeczywiście była bogata, każdy znalazł coś dla siebie. Wracajmy jeszcze na kilka chwil, powróćmy do Chodzieckich Warsztatów Jazzowych. To rzeczywiście prestiżowe przedsięwzięcie. Wiemy, że inne ośrodki w kraju nie znalazły o wystarczającej liczby chętnych. To Chodzież przyciąga
tych znawców muzyki, pasjonatów tego rodzaju muzyki, to znakomita forma na promocję nie tylko chodzieży, ale przecież całego regionu, prawda? No tak, to na pewno wydarzenie, przez które my promujemy od zawsze chodzież tak naprawdę, dlatego że to miasto się kojarzy z porcelaną, z warsztatami jazzowymi właśnie i z zawodami motorowodnymi najbardziej, tak? Może to wydarzenie nie do końca przekonuje wszystkich mieszkańców, bo tak naprawdę to jest spotkanie dla młodzieży, to jest szkoła. To, że organizujemy te wieczorne, otwarte koncerty, to jest taki ukłon dla mieszkańców po to, żeby wiedzieli, że w ogóle coś takiego się dzieje. A do tej szkoły przyjeżdżają ludzie, w tym roku przyjechali do nas ludzie z 9 państw świata. Tak? Mieliśmy biura na Ukrainie, w Rosji, Białorusi, proszę sobie wyobrazić, że była młodzież z tych państw i oni ze sobą pracowali, oni tutaj nie rozmawiali o polityce, oni przyjechali dla swojej pasji, dla muzyki. I to idzie dalej, w świat, nakręcono film o warsztatach jazzowych, przyjechali zawodowcy z telewizji ukraińskiej, ja ten film oglądałem, to jest naprawdę świetna promocja, już wiemy, że jest zainteresowanych tak wiele osób, że nie będziemy w stanie tylu osób w przyszłym roku przyjąć, także my musieliśmy w tym roku nabory zamknąć dużo wcześniej. To też rzadkość dla nas, dlatego że my o każdego tego uczestnika walczymy, dlatego że to są, oni płacą za te warsztaty, tak? Oni przyjeżdżają się uczyć za pieniądze swoje. I to, że udało nam się zorganizować wieczorne koncerty, to jest tylko zasługa chodzieckich przedsiębiorców, którzy chcieli przez to też siebie promować wśród mieszkańców. No jest to niesamowita promocja, bo sobie proszę wyobrazić, że 150 osób, Szwajcarzy, Austriacy, Niemcy, Białorusini, Bułgarzy, jadą z powrotem i opowiadają, że byli w chodzieży, oni nie chcą stąd wyjeżdżać, na Facebookach tylko ze sobą rozmawiają, ludzie, którzy się dopiero co poznali, zakładają zespoły, projekty nowe. No to jest niesamowite i my tą energię widzimy w tym roku, ona nas naprawdę bardzo zaskoczyła. Także na pewno olbrzymia promocja, której my na co dzień nie widzimy, nie wiemy o niej, a to jest ta praca mrówcza tych uczestników. Oni idą w świat i mówią o tym, co tutaj widzieli. Panie dyrektorze, za możliwość dzisiejszej rozmowy, za możliwość kolejnego spotkania serdecznie dziękuję. I cóż, na koniec raz jeszcze zaprośmy i przypomnijmy mieszkańców ziemi chodzieckiej i pewnie gości, którzy zechcą nas odwiedzić, aby brali udział w tych największych jesiennych kulturalnych wydarzeniach, bo ich, jak się okazuje, nie brakuje. Oczywiście zapraszam tych, którzy zdobyli bilety na noc kabaretową. Koncert 17 września na rynku Eleni. Świetne, naprawdę bardzo ciekawe spotkanie muzyczne, a sprokurowane zupełnie innymi wydarzeniami, o których zaraz będzie głośno w chodzieży. 20 Teresa Werner, 26 Apteka i Na Górze, a na październik już zapraszamy oczywiście na zespół Cree z Sebastianem Riedlem, Kasa Chorych, Partyzant, to będzie duże wydarzenie również. No i oczywiście zapraszamy do kina, bo jak na jesień to kino, a u nas jest co oglądać po prostu i to warto przychodzić do chodzieckiego kina. Dzisiaj również spotkaliśmy się poza tym kinem, bo jest od rana wypełnione widzami. Moim Państwa gościem w dzisiejszym wydaniu Kuriera Chodzieskiego był dyrektor Chodzieckiego Domu Kultury Marcin Kida. Za tę obecność gorąco dziękujemy. A ja zapraszam wszystkich naszych telewidzów już teraz na specjalny reportaż, który będzie dotyczył producentów zdrowej żywności, tych, którzy znajdują się na terenie powiatu chodzieskiego. Przede wszystkim o produkty bezglutenowe. To cieszy się największą popularnością, ale także asortyment produktów bez cukru, produkty wegańskie czy produkty spożywcze pochodzące z upraw ekologicznych. Bardzo dużym zainteresowaniem cieszą się naturalne suplementy diety, które pomagają zwalczać różne choroby, no, począwszy od cukrzycy przez choroby wieńcowe i dolegliwości dnia codziennego. Tak naprawdę większość suplementów, które kupujemy w aptekach, można zastąpić ich naturalnymi odpowiednikami, także patrząc na to ze strony ekonomicznej, wychodzi nam tylko dodatnia strona, ponieważ zostawiamy pieniążki w aptece, a wystarczy zmienić czasami dietę, dodać trochę sprawności fizycznej i wychodzi nam przepis na zdrowe i długie życie.
samego początku. Właściwie robimy chleb na naturalnym zakwasie. Są tam wszystkie mąka żytnia, jest pszenna, drożdże, sól. Oprócz tego też robimy razowy chlebek z miodem. Chleb Natura, w którym jest bardzo dużo składników typu słonecznik, różne nasionie lniane, dynia, sezam. Wszystkie nasiona, które są potrzebne do codziennej diety. W zasadzie ogromna większość naszych produktów nie zawiera witaminy E. To E też nie do końca, nie wszystkie E są bardzo złe. Są takie, które wspomagają żywotność tej żywności i one występują, ale bardzo, w bardzo minimalnych ilościach. Żywność ta ekologiczna, tak zwana bio czy eko, ona pochodzi z upraw, które nie stosują pestycydów sztucznych, spulchniaczy, przedłużaczy i różnego rodzaju chemikaliów. No dużo ludzi się pyta, czy mamy wyroby bez konserwantów, czy z konserwantami, czy to jest prawda, czy to jest nieprawda. Wszystkim mówimy, że mamy dokumenty, mamy badania, że są wszystko bez konserwantów. I ludzie dużo się przyzwyczaiło i przychodzą i jedzą i mówią, że jednak są bez konserwantów. My w tą stronę staramy się działać, poszerzamy tą świadomość społeczną, ona jest już na pewnym poziomie, a nam zależy na tym, żeby była na jak najwyższym, żebyśmy wszyscy zdrowo żyli i uśmiechali się szeroko. W tej chwili produkujemy najlepszej jakości żywność, to znaczy się z własnego gospodarstwa, nasze świnki, nasze zboże i wyroby są nasze tutaj robione w naszej masarni. Bywa, że są droższe od ich standardowych odpowiedników w sklepach spożywczych typu dyskonty. Aczkolwiek wracając już do poprzedniego wątku, jeżeli przełożymy to na pieniążki, które wydajemy później w aptekach, ten rachunek wychodzi dodatnio na naszą korzyść. Tegoroczne przebiegały bardzo sprawnie, ale radość z ich zakończenia jest umniejszona przez panującą suszę, która obniżyła plony, zbóż i ziemiopłodów. Dożynki są jednym z najważniejszych świąt polskiej wsi, wpisanym w polską tradycję i w tym czasie należy się radować oraz przekazywać następnym pokoleniom szacunek do ziemi, która nas żywi. Dziękuję wszystkim rolnikom gminy Budzyń, powiatu chodzieckiego za zebrane plony i dziękuję za całoroczny trud. Dziękuję wszystkim współorganizatorom dzisiejszej uroczystości. Dziękuję sołtysom, kołom gospodyń wiejskich za tak liczne prezentacje w postaci swoich stoisk, które po raz pierwszy w takiej liczbie biorą udział w naszych dożynkach gminnych i powiatowych. Dziękuję pani sołtys Budzynia, pani Marii Jabłońskiej, Radzie Sołeckiej za organizację tak barwnego korowodu.
Życzę wszystkim miłych wrażeń i wspaniałej zabawy do Rzynkowa. Dziękuję bardzo. Składamy chlebny wian, nasze myśli serce radością, ukończony pracy dar. Na szczęście, na zdrowie, na calutki roczek, żeby wam się szczęściło, co za... co kroczek, żeby wam się szczęściło, darzyło, nie ubyło, ale przybyło. W stodole, w oborze, w chałupie i na dworze i wszędzie tam, gdzie sobie życzycie. Weź gospodarzu ten wieniec, daj nam zamieniec czerwieniec, a za jabłuszko orzechy nie skup nam dzisiaj uciechy. Przyjmij ten dorodny chleb wypieczony z tegorocznej mąki. Dziel go sprawiedliwie, tak aby wszystkim wystarczyło do przyszłorocznych zbiorów.
Pani Staroszczyno, panie starosto, z wielką pokorą przyjmuję ten bochen chleba, symbol ciężkiej pracy rolników powiatu chodzieckiego i obiecuję go dzielić tak, by wszystkim wystarczyło. Części i wspólnie z gospodarzami podzielili się chlebem z mieszkańcami gminy Budzyń oraz gośćmi, którzy przybyli dzisiaj na stadion budzyńskiego KUSA. Bardzo proszę po kawałku i proszę do ludzi. Jest problem, nie? Dostojni goście, koledzy, koleżanki, samorządowcy, szanowni państwo, ale przede wszystkim rolnicy powiatu chodzieskiego. Dożynki to czas dziękczynienia stwórcy za plony. Świętujemy zakończenie żniw. Wszyscy z szacunkiem i uznaniem myślimy o naszych żywicielach, polskich rolnikach, których ciężkiej pracy zawdzięczamy to, że na naszych stołach jest chleb. Przed chwilą otrzymałem z rąk starostów dzisiejszych dożynek pachnący wspaniały bochen chleba upieczony z tegorocznego ziarna, które wzrastało i dojrzewało na tej ziemi. Dziękuję bardzo za ten wymowny dar. Zboże i z niego wypieczony chleb są wyobrażeniem waszego trudu, drodzy rolnicy. Przepiękna polska tradycja nakazuje dzielić się chlebem. Ten gest jest wyrazem braterstwa, przyjaźni i chęcia przyjścia z pomocą drugiemu człowiekowi. Przed chwilą podzieliłem się tym chlebem z wszystkimi mieszkańcami naszego powiatu i przybyłymi do nas gośćmi. Chciałbym, aby ten podział był sprawiedliwy. Niech chleba nigdy nikomu nie zabraknie, zarówno w naszej małej, jak i dużej ojczyźnie. W imieniu powiatowej społeczności, wszystkim obecnym tutaj rolnikom, a także tym, którzy być z nami nie mogli, gorąco dziękuję. Dziękuję również wszystkim tym, którzy przyczynili się do tego, że ta piękna uroczystość dożynkowa dzisiaj właśnie odbywa się tutaj w Budzyniu. Szanowni gospodarze, panie starosto, panie wójcie, starostowie dożynek, pani sołtys, zacni goście, szanowni państwo, drodzy rolnicy. Jako radny z północnej Wielkopolski bardzo serdecznie dziękuję, bo dzisiaj jest święto plonów, święto radości i podziękowań. To lato było szczególnie trudne dla was, doskonale o tym wiecie. Mam nadzieję, że najbliższe dni pokażą, że ta pomoc dla rolników będzie faktyczna i w przyszłym roku utrzymamy produkcję na tym poziomie, na którym mieliśmy ją w tym roku. Ale każdy z nas, niezależnie od tego, co tam zarządzą w Warszawie, może pomagać naszym rolnikom. Dlatego serdecznie apeluję w tym miejscu, abyśmy starali się kupować w naszych lokalnych sklepach, na lokalnych rynkach. Tam najczęściej znajdziemy produkty naszych rolników z powiatu chodzieckiego, z północnej Wielkopolski. Płody rolne właśnie stąd, kupujmy jogurty stąd, kupujmy w masarniach z naszego regionu, bo one wcale nie są gorsze, a moim zdaniem znacznie lepsze od tych z innych części kraju czy z zagranicy. Dlatego bądźmy lokalnymi, gospodarczymi patriotami. Bardzo serdecznie dziękuję w imieniu własnym, w imieniu Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwość. Życzę wszystkiego najlepszego. Szczęść wam Boże. Bardzo dziękujemy radny Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, pan Marcin Porzucek, a teraz pan Jerzy Kado. Szanowni rolnicy, szanowni zebrani, żniwa w tym roku były stosunkowo łatwe, ale to, co się działo już w trakcie i po żniwach, było dla rolników bardzo trudne, bo mimo opadów, które ostatnio nastąpiły, jest ogólny brak wody. Wielu rolników nie zjeżdżało rzepaku, trudno też
orać. Teraz już trochę łatwiej, ale będzie to rzutowało na plony przyszłego roku. W najgorszej sytuacji są rolnicy, którzy potrzebują paszy dla bydła. Niestety kukurydza jako podstawa roślina nie dała takich plonów, jakbyśmy sobie tego życzyli. Ja rolnikom gratuluję wyników i pracy przy żniwach, żeście te żniwa sprawnie przeprowadzili, ale życzę wam, żebyście plony, które w przyszłym roku będziecie zbierać, no mogli po prostu rozpocząć w celu ich uzyskania. To znaczy po dożynkach, już jak się tu rozejdziemy, życzę, by rolnikom spadło dużo deszczu. Gorąco witam. Czas w takim razie rozpocząć kolejne wydanie sportowego tygodnia. Co w dzisiejszym wydaniu naszego programu? Odpowiedź na to pytanie tradycyjnie już za kilka chwil, ale myślę, że już teraz mogę zdradzić, że nasz sportowy kwadrans rozpoczniemy od rozmowy z wicemistrzem świata. Kto nim będzie? Proszę zostać z nami. Kiedy przed kilkoma laty rozpoczynał swoją motorowodną karierę między innymi na chodzieskim akwenie miejskim, nikt nie liczył, że osiągnie taki ogromny motorowodny sukces. Mowa oczywiście o Cezarem Strumniku, mieszkańcu Chodzieży, który w 2015 roku został wicemistrzem świata w klasie OSY-400. Zaledwie drugie w nowej odsłonie wydanie sportowego tygodnia, a my już gościmy wicemistrza świata. Czarku, gorące słowa uznania i gratulacje. Udało się wywalczyć ten wymarzony tytuł, chociaż jeszcze jest ten najważniejszy, ale to pewnie w sezonie kolejnym. Tak, dziękuję bardzo za gratulacje. No udało się. No drugie miejsce, myślę, no, tytuł wicemistrza świata nie jest nieźle. Oczywiście mieliśmy apetyty na złoto, szczególnie po tym treningu czasowym, gdzie miałem pierwszy czas. Estończyk, który wygrał te zawody, miał dopiero trzeci czas. Rozdzielił nas jeszcze na tych próbach czasowych Amerykanin. No niestety nie udało się. Znowu Estończyk Rasmus Haugas Magi pokazał, że
że przyspiesza najlepiej, że ma najlepszy ten odjazd od pomostu i później, mimo to, że ja byłem szybszy, już nic nie mogłem zrobić, ponieważ tutaj łódka, która jedzie przed tobą, zostawia falę. Ja tą falę muszę pokonywać za każdym razem przed boją i na boi jest to jakieś tam zwolnienie. Dodatkowo on mi ileś tam wody za każdym razem wpompuje do środka. No ja po trzech wyścigach wychodziłem całkowicie mokry. W łódce było gdzieś 10-15, między 10 a 15 litrów wody, to już są dodatkowe kilogramy. Ta łódka już z okrążenia na okrążenie jechała coraz wolniej i nie mogłem go po prostu wyprzedzić. Nie mogłem nic zrobić. No, trzeba poczekać do przyszłego roku. Może się uda za rok. Czerku, co jest takiego istotnego i co wpływa na twoją prędkość? Wydawałoby się, że łodzie są bardzo podobne, a silniki przecież w klasie OSY-400 to jednostki napędowe, w których mechanicy nie dokonują żadnych zmian, prawda? Tak, dokładnie. Silniki są tutaj, można powiedzieć, prawie że seryjne. Jeżeli chodzi o silnik, to on tutaj różni się tylko tym, czy jest nowy, czy nie jest nowy. Natomiast cała światowa czołówka europejska używa nowych silników, także wszyscy, można powiedzieć śmiało, że mamy identyczne motory. Kluczowym elementem są tutaj detale, a mianowicie łódź. W tej chwili łódka jest to naprawdę, są to naprawdę dokonania wielu zawodników na podstawie doświadczeń, również na podstawie jakichś tam inżynieryjnych projektów. Łódki różnią się znacząco swoją wagą, swoim kształtem, tak? I przede wszystkim układem dna. To powoduje, że jedna łódka nosi się bardziej, druga łódka nosi się mniej, inna łódka jest lepsza na fali, trzecia łódka nie bardzo jest dobra na fali, ale jest najszybsza na prostej. Dlaczego to trzeba wszystko zgrać ze sobą? No i jednym z najbardziej kluczowych elementów jest śmigiełko napędowe, które decyduje to, czy jest się szybkim, czy nie. No, takie śmigło robi kilku producentów na świecie i oni sami nie wiedzą, czy śmigło, które w tej chwili zrobili i dają tobie do ręki, czy ono jest dobre, czy nie, bo on może twierdzić, że jest dobre, a będzie kiepskie, a i odwrotnie. Także jest to jedna wielka loteria. Czerku, za dzisiaj w takim razie serdecznie dziękuję. Nie wiem, czy nie popełniłem błędu, mówiąc, że sezon 2015 roku jest już za nami, ale jedno, czego jestem pewien, to wiem, że rozpocząłeś przygotowania do kolejnego sezonu. To znaczy, jeżeli chodzi o sezon 2015, to w najbliższy weekend została ostatnia eliminacja Mistrzostw Polski, gdzie obronię praktycznie już tytułu mistrza Polski. W zasadzie muszę tylko wystartować w tej imprezie, skończyć trzy wyścigi, żeby ten tytuł zdobyć. Będzie to piąty już tytuł z rzędu zdobyty przeze mnie. Jeżeli chodzi o przyszły rok, tak powiem szczerze, po zakończeniu, nie wiem czy tutaj się wszyscy orientują, w klasie OSY zwycięzca mistrzostw świata dostaje taki 15-kilogramowy puchar ze srebra, który jest pucharem przechodnim. Co roku po prostu aktualny mistrz świata zabiera ten puchar do siebie, do kraju i tam są wygrawerowane nazwiska wszystkich mistrzów świata w tej klasie. No i po rozdaniu nagrod podszedłem do Rasmusa, do zwycięzcy, popatrzyłem na ten puchar i jeszcze tam trochę miejsca jest na tym pucharze, także mam nadzieję, że może w przyszłym roku się uda tam zapisać swoje imię i nazwisko na tym pucharze. W miniony weekend do Chodzieży zawitało kilkudziesięciu miłośników żeglarstwa. Wszystko za sprawą 39. Mistrzostw Okręgu w klasach sportowych. Regaty odbywały się już po raz kolejny i przyciągnęły do stolicy powiatu chodzieskiego przede wszystkim najmłodszych żeglarzy z regionu. A to już ogromny sukces. To słowa, które usłyszeliśmy od samych organizatorów. Szanty nad Chodzieskim Jeziorem Miejskim to znak, że czas rozpocząć kolejne wrześniowe regaty. Panie Andrzeju, co tym razem? Wielkie właściwie przedsięwzięcie, prawda? Bo tak musimy właśnie o tym mówić. Właśnie, no bardzo serdecznie już powitaliśmy w zasadzie, jeszcze nieoficjalnie, zawodników nad Chodzieskim Akwenem. Są to już 39. Mistrzostwa Okręgu Żeglarskie w klasach sportowych. Mamy doskonałą obsadę zawodników. Przyjechało 7 klubów z terenu północnej Wielkopolski i Pojezierza Wałęsy. Dokładnie 48 zawodników i zawodnicy będą walczyć o tytuły mistrzów okręgu za sezon 2014. Jest to impreza, która jak gdyby podsumowuje sezon regatowy 2015 na terenie działania Pilskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego, który ma swoją siedzibę właśnie w Chodzieży. W tym roku odbyło się 6 regat sportowych w Wągrowcu, w Rogoźnie, w Chodzieży, także oczywiście w Pile. No i dzisiaj jest to wielki finał tych zawodów. Podczas tych regat chyba najbardziej cieszy widok tych najmłodszych, prawda? Tych zawodników, którzy do Chodzieży, mam nadzieję i tak jestem właściwie o tym przekonany, przyjeżdżają bardzo chętnie.
I dodam, że właśnie te klasy młodzieżowe, Optymi, są najlepiej obsadzone. W klasie tej najmłodszej zawodnicy startują w wieku do 11 lat, czyli maluchy. No ciekawe, czy chodzieżakom uda się obronić tytuły mistrza okręgu z roku ubiegłego. W drugiej grupie w klasie Optymi startują zawodnicy w wieku od 12 lat do 16, czyli młodzież tutaj rzeczywiście stanowi tą największą siłę tych regat. Za rok wielki jubileusz, już trwają przygotowania. Macie w planach coś wielkiego? No na pewno, 40-lecie, 40 edycja, a muszę powiedzieć, że jest to najdłuższa impreza regatowa na terenie działania Okręgowego Związku Żeglarskiego. W 1976 roku właśnie tu w Chodzieży odbyły się pierwsze mistrzostwa okręgu i co roku te regaty się odbywają. Kolego sędzio główny, zgłaszam gotowość ekip do rozpoczęcia ceremonii otwarcia 39. Mistrzostw Okręgu w klasach sportowych. Do regat zgłosiło się 7 klubów z terenu działania Okręgowego Związku Żeglarskiego, 41 jachtów, 48 zawodników. Dziękuję bardzo. No i spocznij flagę Polskiego Związku Żeglarskiego z okazji rozpoczęcia 39. edycji Mistrzostw Okręgu Wilskiego w klasach sportowych. Podnieś na banderę, patrz! Regaty przeprowadzone na Jeziorze Miejskim w ubiegły weekend były jednocześnie imprezą zamykającą sportowy żeglarski sezon 2015 roku. W przyszłym roku odbędzie się już 40., czyli jubileuszowa edycja żeglarskich mistrzostw Wilskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego w klasach sportowych, organizowanych corocznie bez przerwy od 1976 roku. Pierwsza edycja tych prestiżowych i mistrzowskich regat odbyła się właśnie w Chodzieży. Niewykluczone, że sportowe 40. jubileuszowe żeglarskie mistrzostwa Pilskiego OZŻ w 2016 roku odbędą się także na Jeziorze Miejskim w Chodzieży. Czas na zmianę tematu w dzisiejszym wydaniu Sportowego Tygodnia. Właśnie dlatego przenosimy się na tereny wokół Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czarnkowie. Główny cel rozmowy i spotkania z dyrektorem tego właśnie ośrodka to przede wszystkim podsumowanie sezonu letniego i zaproszenie do wzięcia udziału w wielu sportowych wydarzeniach, które są już przygotowywane i pewnie będą znakomicie wpisywały się w czarnkowską jesień. Pierwsze w Sportowym Tygodniu nasze spotkanie z dyrektorem Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czarnkowie. Panie dyrektorze, chciałoby się zażartować, że w przykrych już okolicznościach, smutnych na pewno, prawda? Bo w tym miejscu gościliśmy w okresie letnim tysiące mieszkańców, nie tylko Czarnkowa. No tak, tysiące. Jeszcze nie mamy ostatecznego podsumowania, ale sądzimy, że to jest no, dobrych kilka tysięcy osób w sumie przez te trzy z nawiązką miesiące funkcjonowania. Czarnkowski OSIR to nie jednak przede wszystkim pływalnia, ale to cały szereg ciekawych propozycji kierowanych pod adresem mieszkańców Czarnkowa. Jaka będzie sportowa czarnkowska jesień organizowana przez Ośrodek Sportu i Rekreacji? Jeszcze może tylko wrócę do tego pierwszego pytania, dlatego że miło mi dziękuję za pytanie, dlatego że dużym obłożeniem tego basenu byli mieszkańcy Chodzieży również. Mieliśmy takie dni, że przyjeżdżało kilka autokarów, dosłownie autokarów, nie licząc osób indywidualnych, także się z tego bardzo cieszymy również. Cóż, oferta posezonowa w domu myślę basenu, który już jak widać w tle kończy swoją działalność, jest bardzo bogata. Zaczynamy biegami przełajowymi, biegami o charakterze masowym. Niedługo, a to tak się zdaje, że jeszcze trochę, ale wcale nie, bo ludzie się przygotowują, biegi z okazji Dnia Niepodległości, ale ruszamy już w październiku z rozgrywkami halowymi. My organizujemy tutaj cały cykl wszystkich dyscyplin halowych, a więc koszykówka, piłka siatkowa, piłka nożna halowa, gdzie rozgrywamy po kilkaset spotkań. Rozpoczyna to się praktycznie w październiku, trwa do miesiąca marca, także chociażby to jest obłożeniem, a oprócz tego cyklu, co jest bardzo dużym obciążeniem dla firmy, nie ukrywajmy, dlatego że obsłużyć wszystkie te dyscypliny każdą sobotę, niedzielę, zrobić z tego coś, żeby dawało radość wszystkim, to jest duża praca, a poza tym imprezy jednorazowe, które też cały czas funkcjonują. Zajęcia dla dzieci, jesienne, później ferie i tak dalej. Także czas szybko biegnie. Mamy dużo pracy. Organizujemy około 60 imprez w skali roku. Panie dyrektorze, naszym dzisiejszym spotkaniem, naszą dzisiejszą rozmową zapraszamy nie tylko mieszkańców Czarnkowa, ale wspomnianych także mieszkańców Chodzieży i pewnie ościennych miejscowości do tego, aby z tej bogatej oferty korzystali. Tak, oferta jest organizowana nie tylko do mieszkańców naszego miasta, ale również do mieszkańców okolic. Korzysta z tego Czcianka. Prawdopodobnie, z tego co mnie pamięć nie myli, też mieliśmy zespoły z Chodzieży między innymi.
Rogoźna. Także jesteśmy otwarci i się ogromnie cieszymy, dlatego że to na tym polega między innymi, żeby integrować, żeby się wspólnie bawić, żeby poznawać nowych ludzi. Naszą dzisiejszą rozmową kończymy. Sezon letni, ale z uśmiechem na twarzach witamy ten jesienny. Tak, oczywiście. Każda pora roku jest dobra, żeby dbać o kulturę fizyczną, rekreację, sport w tym wymiarze, jaki my proponujemy, bo wyczyn zostawmy zawodowcom. Wrześniowa, prawie już jesienna pogoda to znakomity czas, aby wyciągnąć z szafy buty do biegania i udać się na trasę. To główny temat rozmowy i spotkania z Piotrem Jankowskim, na co dzień między innymi dyrektorem Stowarzyszenia Gontyniec, które na przestrzeni każdego roku organizuje cały szereg biegowych imprez. Z niecierpliwością czekamy już na rozpoczęcie sezonu biegowego, przede wszystkim jeśli chodzi o szkoły podstawowe i gimnazja dzieci z naszego powiatu chodzieskiego. Nie lada dzień mamy spotkanie właśnie z nauczycielami wychowania fizycznego i z naszymi najbliższymi współpracownikami, gdzie chcemy właśnie porozmawiać na temat najbliższych biegów sztafetowych. Panie prezesie, jesteście organizacją i stowarzyszeniem otwartym. Można do was dołączyć? Jak najbardziej. Zapraszamy przede wszystkim dzieci, młodzież, jak już wcześniej powiedziałem, również osoby, które na co dzień chętnie biegają, ruszają się i chcą aktywnie spędzić czas. Serdecznie zapraszamy. Proszę o kontakt osobisty lub mailowy, tak więc na to czekam. Zapraszamy w takim razie wszystkich chętnych do organizacji wspólnych imprez, a te, które organizowaliście na początku działalności stowarzyszenia, przeszły do historii jako niezwykle udane przedsięwzięcia sportowe. Warto przypomnieć m.in. biegową rywalizację najmłodszych mieszkańców ziemi chodzieskiej, która z kolei odbywała się na tzw. Chodzieskiej Łysej Górze. Dokładnie tak. Szerokim echem odbyło się tutaj to nasze wydarzenie, ponieważ otrzymaliśmy mnóstwo maili, mnóstwo telefonów, że prosimy o więcej i jeszcze na pewno idziemy w tym kierunku i na pewno zaprosimy jeszcze większą tutaj grupę biegaczy do naszych zawodów. Panie prezesie, w takim razie za dzisiaj serdecznie dziękuję i cóż, na koniec chciałoby się powiedzieć do zobaczenia na trasie. Dokładnie tak, do zobaczenia. Może pana redaktora też zobaczymy na trasie. W dzisiejszym wydaniu Sportowego Tygodnia to już wszystkie informacje, które przygotowaliśmy dla państwa. Za ten wyjątkowy sportowy kwadrans gorąco dziękuję i cóż, nie pozostaje mi nic innego, jak zaprosić do tego, abyśmy w przyszłym tygodniu ponownie się spotkali. Dzisiaj to wszystko. Do widzenia i do usłyszenia.